cześć, witam was bardzo serdecznie, pozdrawiam, my spotykamy się w grze Lords of the Fallen i szczerze wam powiem, nagrywam jeden odcinek po drugim, bo jestem bardzo ciekawy tej nowej lokalizacji, no muszę wręcz ją zobaczyć sobie, co tutaj się kryje. Trochę podejrzanie, słuchajcie, tam są chyba już kwiatki do zasadzenia, z których byśmy mogli skorzystać. Tak. Sztylet Inkwizytora. Ja mogłem przy tych szczątkach generalnie spróbować sobie kupić jeszcze sadzonki, ale no nic, trudno, zaryzykujemy. Czy to nie boss? Czy co? Zejście do jakiejś kaplicy? Dokładnie. Another unfortunate made a slave to unceasing hunger. I pity you. But as bleak as this refuge may be, it is our refuge nonetheless. And you are not welcome here. Boję się. Zaprzysiężony rycerz. Coś za lekko idzie. Jakaś druga faza. Ale brzydka kukełeczka, ja pierdzielę, drodzy państwo. Przerażająca. Uleczy tamtą i teraz zacznie się zabawa, nie? Coś wyjdzie z niej znowu, tak jak z tamtego rycerza. Ona wejdzie w nią. Zdecydowanie twórcy mieli tutaj polot, tworząc wszystkich tych bossów. Skąd nagle takie wielkie łapy? Zobaczmy, jakie ataki. Daj się uleczyć. Co ona ma za gwoździe? Dobra, już wszystko jasne. Thank you.
Nie wiem, ona się zbugowała czy co w tym momencie? Leczy się! Dobra, mamy ją, tak? Z tym mieczem naprawdę to tutaj już jest mega zabawa. Niezłamana aż do końca. Kolejny bosior pokonany. Tak naprawdę to tylko weszliśmy tutaj, żeby zawalczyć z nim na arenie. Tu nie przejdziemy przez te łańcuchy, przecież jak nic się mieszcze pod nimi, gro. Stamtąd przyszliśmy. Tu jest jakby dalsza lokalizacja, ale w ogóle tu może coś jest jeszcze w Umbralu. Tak, zobacz. Aha, dobra, ale to to. Są inne schody? W ogóle co tutaj tak kwiatki świecą? Czy to są te same? To po prostu ja prawą stroną przeszedłem. Szukaj strzępków w Umbralu. No okej, okay, to my wiemy, ale no odkryliśmy tutaj strzępek Umbralu, walkę jakąś. Czy to nie było, nie o to chodziło? Ten pasożyt. Ja tylko tych żywotności tutaj nie stracił. Dobra, mamy was. Nasionka nadal... Nie, mam jedno nasionko. To jest dobra informacja. Ale słuchajcie, ja się tu cofnąłem, więc zrobię sobie odpoczynek. I przejdę na tą arenę jeszcze raz. Którędy ja tutaj? Od której strony ja tutaj podszedłem? Ulepsz postać. W ogóle nie. Pierw sprawdzimy sobie, jak... Czy ja jeszcze powinienem iść tak? Kondycję. Kondycja daje, tak? Udźwig. Gdzie jest statystyka? Zanikanie fizyczne, wytrzymałość, waga. Nie. Co mi daje wagę? Kondycja. Wytrzymałość mi daje. Dobra, słuchajcie, jak mamy dwa levele, pójdę sobie w siłę. Zejdziemy na tą arenę jeszcze raz w takim razie. Okej, okay, tymi schodami. Dobra, to ja pomyliłem drogę generalnie. Tutaj był ten ołtarzyk. Czy tam było kolejne jakieś dalej przejście? Nie jestem przekonany w tym momencie, czy coś dalej tu by było. Nie, tu tylko jest... Szukaj strzępków. Tutaj będziemy mogli pewnie, jeżeli zdobędziemy wszystkie strzępki Umbralu, odprawić jakiś rytuał. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale dobra, drodzy państwo, słuchajcie, tutaj zawalczyliśmy sobie z okropnym stworem kolejny raz. Ja wrócę już sobie poza nagraniem do sanatorium, tak, naszej bazy wypadowej, sanktuarium oczywiście. Sprawdzę, czy będę mógł jeszcze ulepszyć ten miecz i zastanowię, gdzie wyruszyć dalej,
Bo szczerze wam powiem, że teraz nie wiem, gdzie powinniśmy dalej eksplorować. Jeżeli ktoś ma oczywiście jakieś rady, to zachęcam was do zostawiania ich w komentarzu. A tymczasem ja dziękuję wam za oglądanie. Cześć, do usłyszenia.